Zrobię naleśniki. Chłopacy zjedzą pewnie? Zjedzą czy nie zjedzą? Z przyjemnością. Z przyjemnością, a laptop mi się później przyda. Dobrze, to już tylko zadzwonię, powiem, że ten, że naleśniki jak najbardziej na propsie. Zabiję to wzmocni, ja wiem, a co mnie nie zabije, to wzmocni, ja wiem, a co mnie nie zabije, to wzmocni, ja wiem, a co mnie nie zabije, to wzmocni, co mnie nie zabije, to... Nigdy nie szukam. Witam, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny gość, kolejny przeciwnik, kolejny odcinek z FIFA, MS Milligan. Siemanko. Siemano. Gramy, bo my... tak. Rewanżyk, bo jak pamiętacie, w tamtym roku cała wesoła ekipa do mnie przyjechała na czele właśnie z MS-em, z Kartkim, z Dejsem, tak. Z Kubą Stemplowskim, z wszystkimi zagrałem, no i MS był tam w roli faworyta, wtedy byłeś tak trochę cię tak wszyscy... No słabość mnie dopadła, wiesz, po prostu. To... I ta, i obrona. I obrona, tak. Ta taktyczna obrona. W 17, a ja pykałem na 15 I ten system obrony był dziurawy, znaczy obrona tak, była dziurawa i tak, łatwo tak, tam jakby wszedłem w ciebie. Można powiedzieć. Jarek, jakieś takie właśnie podrygi tutaj są. Ja nie wiem, wiesz, bo piłkarzem byłem dużo lat i tak, w szatni, takie środowisko po prostu, wiesz, no. Wybacz mi. Ale no to wtedy Kartki się okazał czarnym koniem. Tak. Trzymając się tej terminologii. Czarnym koniem. A dzisiaj ty jesteś czarnym koniem. Grałem, tak. Kartki przed chwilą pisał, pozdrawiamy. Napisał, tak. Że jest Team MS, że powodzenia życzę. Drugie jest... mordo, zrobię to. Powiedz mi, przypomnij mi, wtedy gadaliśmy coś, czy jesteś fanem, kibicem jakiejś drużyny? Nie, wiesz co, nie za bardzo się interesuję. Oglądam mecze bardziej reprezentacji naszej. Rzadko się zdarza, że coś, jakiś mecz, oj sorry. A mięs? Dobrze! Czym grasz w ogóle? Rozumiem, że PSG. Tak. Patrz, widziałeś, że tu jest Arsenal? Ciekawe. W Argentynie? To weź zagraj. I tu jest Arsenal, patrz. Arsenalem grałeś, to, nie? Ale to weź tam. No. Czy PSG ma jakiegoś takiego naturalnego przeciwnika we Francji? Bo ja tak staram się dopasować zawsze. Już nie. Już nie ma? Nikt tam nie... A jest Monaco? Ja mam Mbappé, bracie, z przodu. Dlaczego ty masz go, skoro on grał u mnie? No ale już nie grał u ciebie. Jak tam? Stresik jest? Czy tak jak ostatnio? W sensie ostatnio był większy, nie? Chyba. Tam była duża presja. Duża presja, dużo osób. Każdy liczy. Dobra, PSG, AS Monaco. Nigdy Monaco nie grałem, ale mam Mbappé, także myślę, że sobie poradzimy. Tutaj nie będzie... Ajajaj! Nie! Bang! Kawalier. Jak to? A tak wsiadłeś na niego? Wiesz co, bo z nimi mam taką opcję, że... Bo ja bardzo często gram PSG i w jednym meczu nic od niego nie siada, a w drugim tak jak teraz, że bang. Ładnie. Patrz tego, co chciał zrobić. To ja patrz, nawet się nie patrzył. Dobry wariant. Ale to faul powinien być. Noga na wysokości głowy była. Tak. Bo to się zaczęło inaczej. Zaczęło się wprost proporcjonalnie do ostatniego. Nawet piłki nie zdążyłem dotknąć. Mbappé! Spokojnie, zaraz będzie remis. Tak! Dobrze, piękna obrona. A, ładnie. I patrz. Pyk! I klepka! Kurde. 7 minuta, tu będzie trudny pojedynek. To będzie ciężki meczik, no. To nie będzie se takie o. Ale dobrze, dużo się dzieje. Dobrze, no dla kibiców. I teraz to. Jaki! Kurwa! O, to będzie to Mbappé! Ale trzymałeś, tak myślałem, że wyjdziesz dalej ten tym, a to było takie podchwytliwe. Pod chujka. Daj go, dobra, to jest dobra piła. Mbappé! No nie! Wiedziałem, że pójdzie tutaj i ja idę tutaj i Mbappé! Kurwa, za dużo zabawy! Jak statystyki się prezentują? Patrz, przewagę masz. Przewagę. I to dużo. Kurde, no, nie sądziłem, że aż tak. Kurwa, widzę, Jurek, pełne skupienie. No a jak? Już limit porażek wyczerpałem na tym kanale. No i to jest piękna akcja! Kuś. Rozklepane! No i dobra, teraz trzeba odgrać. Kto strzelił? Lemar. Kendrick Lemar. Wszystko się zgadza. Komu tu podać, nie wiem, temu na dole dam. Wejdź i rzuć. Musi! No nie dał.
Aż włączyłeś sobie tę strzałę. Nie! Nie! Zabierz go! Bang! Ale to weszło, stary. Ładnie, nie? No lewka, ale... pięknie pod to. Okieneczko. To, ale to był jakiś rak mózgu to był w ogóle. No, to odjebałeś. W ogóle to było głupie. Ale ładnie. Ale siodło, no. No i co, wracamy do zera, nie? Ty, no jest 2-2 znowu. Musisz to wyłączyć strzałką górną tego podpowiadacza. Cześć, teraz mnie nie przerywa. Ta strzałka jest dobra, ona jest w gazie teraz. Ona mnie stresuje, weź ją wyłącz. Nie! Nie! Bramkarz! Bang! Stary, jak sobie weź wyłącz tę strzałkę? Jak to się wyłącza? Ona mnie stresuje. Jak to się wyłącza? Co tu się dzieje? Chłopaki się jakoś pogubiły. Dawaj, ofensywny trochę, Monaco. Gramy coś, gramy! I to jest to, i to jest ta wrzutka! Ojojaj, teraz weź, będzie teraz bronił wszystko, nie? Panowie, ciśniemy! Różnego to mi się nigdy jeszcze nie udało strzelić. A ja strzeliłem nawet parę razy, ale spalony, powiem ci, że... Spalony? Nie. Karny! Nie. No, patrz jak gra na czas, patrz jak wybił do lasu. Ofensywnie, super ofensywnie już dałem. Teraz tylko, Jezu, żeby tylko kontry teraz nie dostać. Wszyscy panowie do przodu. Trzymamy 10 minut! Patrz jak gra se ty! Jaki oszust! Sobie cię klepał teraz. No nie! No dojadę go przecież, kurwa, co to jest? Idziemy, 86 minuta, to jest jeszcze bardzo dużo czasu, panowie. To jeszcze spokojnie można wygrać. W ogóle dlaczego ja tu mam jakiegoś takiego typa, nie wiadomo jakiego? Oni nic już nie grają! No nie biegają. Koniec! Dziękuję. Ale poszedł, no ładnie. I rewanżyk poszedł i teraz co? Teraz musimy się spotkać trzeci raz. Teraz musimy się spotkać trzeci raz. I takie już będzie final. No jak jestem zbyt łaskawy jestem dla tych raperów ostatnich czasów. Ja bym tak nie powiedział, ale... Kurwa! Albo wy lepiej już się teraz przygotowujecie po prostu, wtedy tak sobie przyjeżdżali, o! Nie, no powiem ci, że nie przygotowywałem się, bo kończyłem płytkę. No jak mówił, że grał tydzień cały czas i że już dlatego była opóźniona premiera, co? Co mam powiedzieć, że jakiś trash talking tutaj dojebać oczywiście. Proste. Nie, było bardzo miło. Jasne, cieszę się oczywiście, jestem tak samo zadowolony jak ty po spotkaniu z Kubą. Piona morda. Jeszcze raz, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że wam się miło oglądało. Do zobaczenia wkrótce. See you! Jak 600 volti horyzonty, to co najwyżej mały fior. Po tym szoku krzyczał już tylko hold the door. To maje gnięcie jak rap z UK. Jakbym wziął NZT jak Bradley Cooper. Nie widzisz we mnie rapera, no trudno. Ja widzę więcej niż monitory biurko. One widzą we mnie rapera, Oni widzą we mnie rapera.